10 ciekawych informacji oraz faktów na temat Włoch. Zacznijmy od pierwszego, oczywiście jedzenie, coś co wielu z nas kocha, na przykład ja. Pizza. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że pizza w takiej formie, jaką znamy, pochodzi właśnie z Włoch. To właśnie tam została, można powiedzieć, niejako stworzona. A pierwszy raz użycie słowa pizza to już rok 997. Taki prawdziwy przełom to wiek XVIII, kiedy to w Neapolu rozpoczęto otwieranie pizzerni. W 1889 roku zaprezentowano królowie włoskiej trzy rodzaje pizzy, w tym jedną z nich nowy rodzaj od imienia królowej nazwanej właśnie Margarita. I tak pizza powoli opanowała cały świat. Kolejna ciekawostka. Liczba mieszkańców to 60,5 miliona ludzi, czyli ponad półtorakrotnie więcej niż u nas w Polsce. Ale musimy pamiętać, że powierzchnia Włoch to około 302 tysiące kilometrów kwadratowych. My mamy 312 tysięcy. Więc pomimo mniejszej powierzchni liczba mieszkańców jest większa. Do tego teren Włoch w większym stopniu niż Polski ma miejsca, gdzie po prostu ludzie nie mieszkają. Kolejna sprawa, bardzo ciekawa sprawa. My mówimy Włochy. Tak nazywamy ten kraj Włosi, a właściwie we wszystkich językach nazwa Włoch ma coś wspólnego ze słowem Italia. I naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężko to zrozumieć, dlaczego tylko my mówimy Włochy, a cała reszta świata mówi ją, używając jakiegoś słowa pochodzenia od słowa Italia. Skąd to się wzięło? Od nazwy plemienia Wolków z południowej Francji. W języku germańskim nazwa ta była wymawiana jako Walch, obcy. My przejęliśmy to, wypowiadając oczywiście to po swojemu Wałch, Wołch. I później, nie wiadomo czemu, to słowo, które już wtedy wymawiano jako Włoch, przyjęło się do określania mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. Dlatego my nie mamy nazwy Włoch związanej z tą Italią. Oczywiście stolica to Rzym, czyli 2 856 000 mieszkańców i leży w Lacjum. Zostało założone w 735 roku przed naszą erą. To też pierwsze centrum handlowe, można powiedzieć, na świecie. W roku 107-110 naszej ery powstało kilkupoziomowy taki zespół, gdzie znajdowało się ponad 150 sklepów ze wszystkim. Z ubraniami, z pożywieniem, z narzędziami. Taki, można powiedzieć, współczesna galeria handlowa. Taki duży obiekt. A właśnie założone ponad 1900 lat temu właśnie w Rzymie. Kolejna ciekawostka. 1/6 powierzchni są to wyspy. Około 50 tysięcy wysp. Największa to oczywiście Sycylia, 25 400 km kwadratowych i Sardynia, 23 800 km kwadratowych, czyli bardzo dużo, można powiedzieć, jeśli chodzi o udział we Włoszech, to są właśnie wyspy. A góry i wyżyny to około 77% powierzchni kraju, czyli też całkiem sporo. Kolejna ciekawostka. Wewnątrz Włoch znajdują się dwa niezależne kraje. Watykan. O Watykanie każdy z nas słyszał. On znajduje się w Rzymie. Naprawdę niewielkie państwo. Oraz San Marino. San Marino ma około 40 km kwadratowych i też jest niezależnym państwem. Jeśli mowa o państwach, to też zahaczmy o politykę. A polityka we Włoszech jest bardzo ciekawa i bardzo dynamicznie się zmieniająca. My niekiedy patrzymy na naszą politykę i dziwimy się, że ciężko jakieś partie mają się z innymi dogadać, żeby jakiś rząd powstał. Jest całe zamieszanie. Jeśli nas to dziwi,
Jeśli nas to przeraża, spójrzmy na politykę włoską, spójrzmy, jak to u nich się przedstawia. Wystarczy wspomnieć, że od zakończenia II wojny światowej do września 2019 roku powołane zostały 66 rządów. U nas no coś nie do pomyślenia. Wybory, mamy rząd, najczęściej ten rząd jest w stanie przetrwać do kolejnych, no przetrwa zawsze do tych kolejnych wyborów. We Włoszech nic bardziej mylnego, nie mówiąc już o tych wyborach. Tam to wszystko jest o wiele, wiele dynamiczniejsze, ciekawsze. No i dla tych, co lubią politykę, no to kupę czasu na podziwianie, jeśli można to tak powiedzieć. Kolejna ciekawostka i fakt. W 2019 roku Włochy były na 8. miejscu, jeśli chodzi o PKB nominalne na świecie. 4. w Europie, po Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji. I pomimo tego, że nadal jest bardzo duży problem pomiędzy bardzo bogatym, mocno rozwiniętym, przemysłowym regionem północnym i troszkę gorzej, o wiele gorzej rozwiniętym południem, bardziej nastawionym na rolnictwo, z dosyć wysoką stopą bezrobocia, to jednak te Włochy, pomimo tych dużych przeciwności, są jednym z najmocniejszych, można powiedzieć, graczy państw na świecie. Kolejny fakt, już przedostatni. Na terytorium Włoch są 4 wulkany. Te bardziej znane to oczywiście Etna i Wezuwiusz, a do tego są jeszcze 2 inne. Stromboli to też, jeśli ktokolwiek interesuje się wulkanami, to na pewno o Stromboli słyszał, i Malcesine, czyli niedaleko nas, no tak stosunkowo można powiedzieć, też są czynne wulkany. I ostatni fakt, chociaż związany mocno z tym pierwszym, czyli o jedzeniu, pizza oczywiście z Włoch. Ale co jeszcze, jakie jeszcze danie kojarzymy najczęściej z Włochami? Oczywiście spaghetti. Spaghetti, które w takiej formie, jak nam się wydaje, oczywiście te dania z makaronami we Włoszech to mają historię potężną, ale to spaghetti, jakie najczęściej widzimy w naszych myślach, nie zostało, można powiedzieć, stworzone, wynalezione we Włoszech, ale najprawdopodobniej zostało stworzone w Stanach Zjednoczonych przez włoskich imigrantów, którzy niejako, można powiedzieć, stworzyli to danie najprawdopodobniej w XIX wieku. No i ono w formie znanej nam przeszło po prostu i wszyscy je znamy. Ale jeśli chodzi o ciekawostki dotyczące pożywienia, jedzenia, to o Włoszech takich list po 10 ciekawostek to można by stworzyć bardzo, bardzo, bardzo wiele. Tak, ta kuchnia jest ciekawa, czy kultura, no ale dzisiaj tylko 10. W przyszłości kolejne ciekawostki o Włoszech, no nie w najbliższej, no ale za kilkanaście tygodni. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały o ciekawostkach, o różnych krajach, o różnych miejscach. Na inne materiały, tak w ogóle, na inne kanały. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.